ulubione ciastko Jana Pawła II? Tak, to kremówki papieskie. Doskonale o tym wiemy, bo wspomniał o tym w czerwcu 1999 roku, kiedy odwiedził swoje rodzinne miasto Wadowice. Mówił, że po maturze chodziliśmy na kremówki, że myśmy to wszystko wytrzymali. Te kremówki po maturze. Wtedy mogliśmy zauważyć, że był wzruszony, ale także i uśmiechnął się. Uśmiechnął się dlatego, że wraz z przyjaciółmi zjadał ich ogromne ilości. Nawet robili różnego rodzaju konkursy, kto więcej zje. Wojtyła zjadał 8-10. My przygotowaliśmy 12,5 tysiąca takich kremówek, które znajdą się oto w tym pudełku z naszym logo. Będą je rozprowadzać wolontariusze z 45 szkolnych kół Caritas, a dotrą te ciastka do 40 parafii naszej archidiecezji łódzkiej. Niech ten Dzień Papieski przypomni nam o nauczaniu Jana Pawła II, ale ta słodkość umili nam Dzień Pański. Życzymy wszystkim smacznego, a wszystkie fundusze, które zbierzemy, będą przeznaczone na działalność szkolnych kół Caritas. Dzięki naszej akcji z kremówkami możemy spokojnie powiedzieć, że dzięki takim akcjom Caritas może rozwijać swój wolontariat coraz bardziej i powinno takich akcji być jak najwięcej. Pomaganie bywa bardzo słodkie, jeżeli robimy to jeszcze z sercem i zaangażowaniem.